Ostatni sezon był bardzo udany i dla mnie jako zawodnika i uważam też dla całej drużyny jako całości. Był bardzo obfity w sukcesy i w takie naprawdę pozytywne wydarzenia. No i pokazał nam, że po prostu jako drużyna dojrzeliśmy do zdobywania najwyższych trofeów i stać nas na to. Mamy ogromny potencjał i jeżeli tylko sami w to uwierzymy i sami się o to postaramy, to jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę bardzo wiele. I każdy z nas osobna i razem jako właśnie zespół. No i z takim właśnie przeświadczeniem, z taką pewnością, że żebyśmy nie bali się po prostu iść naprzód, tylko twardo stąpać po ziemi i sięgać po to, po co tak naprawdę ciężko pracujemy. Żeby osiągnąć taki bardzo wysoki poziom już międzynarodowy w danej dyscyplinie sportu, nie tylko w skokach narciarskich, uważam, że trzeba mieć no, bardzo dużo samozaparcia, upór, taki zdrowy upór w dążeniu do realizacji postawionych przez siebie celów. Trzeba być trochę zwariowanym, też na taki pozytywny sposób. No i jedna taka najważniejsza rzecz to nigdy nie tracić tej radości, przez którą właśnie to uprawiamy. Mi skoki sprawiają ogromną frajdę. Gdybym nie czuł satysfakcji po udanym skoku, gdybym nie czuł tej radości i wolności, które daje mi tych kilka sekund spędzonych w powietrzu, no to na pewno bym tego nie robił przez tyle lat. Uważam, że żaden sportowiec nie miał takiej kariery, która byłaby tylko i wyłącznie pasmem sukcesów i drogą tylko i wyłącznie prostą i zmierzającą po prostu w jednym kierunku. Zawsze pojawia się moment bardzo trudny, w którym trzeba się zmierzyć z nie wiem, czy z wyzwaniem, czy z jakimiś swoimi słabościami, czy też z różnymi przeciwnościami losu. Ja miałem takich sytuacji wiele, natomiast zawsze to powtarzam, że też wokół mnie, czy sam otaczam się ludźmi takimi, którzy chętnie mi pomogą i którzy chętnie mnie wspierają i bez których na pewno nie osiągnąłbym sukcesu. Nie pamiętam pierwszego skoku. Pamiętam, że spadł mi tylko kask na oczy. Mało co wtedy widziałem, ponieważ mieliśmy jeden kask na trzech zawodników. Takie były czasy wtedy w klubie. I wiem, że po prostu zjechałem tylko ze skoczni i starałem się utrzymać równowagę. Pamiętam, że nie wywróciłem się podczas pierwszego skoku, ale nie był to jakiś fascynujący lot.